No, na dniach tutaj taka informacja dobiegła w takie szeregi, że tak powiem, polityczne Grudziądza, że powstaje nowe koło. Koło, które w sumie już od wielu lat tutaj, że tak powiem, bo byli działacze, natomiast nie było odpowiedniej ilości osób. Okazuje się, że te osoby, niektóre z tych osób, które teraz są w kole, nazwijmy to Jarosława Gowina, Polski Razem, wziąć udział, no, że tak w pewnym sensie nie do końca mogły się do PiS-u dostać ze względu na długie procedury, przedłużające się różne tutaj formalności, więc oni idąc, że tak powiem, za ciosem, postanowili stworzyć własne koło, trochę z inną co prawda partią, ale jednak waszym koalicjantem. Tak, zgadza się, słyszałem, że tak. Taka myśl o założeniu koła została zrealizowana. Krótko mówiąc, chodzi o tak zwaną Polskę Razem, Zjednoczona Prawica, założoną wcześniej przez Jarosława Gowina. Teraz wiemy również, że część osób, które zabiegały o to, by być w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowały się, by takie koło powstało w Grudziądzu. Ze względu na to, że sam Jarosław Gowin, szef tych struktur, tej partii politycznej, jest w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Mamy nadzieję, że będzie to nasz naturalny koalicjant i będzie wspierał listę Prawa i Sprawiedliwości, kandydatów z tej listy do parlamentu. I mamy nadzieję, że dzięki temu uzyskamy jeszcze lepszy wynik niż 4 lata temu, mając nadzieję, że będzie to tym razem nie 4 mandaty, a będzie to mandat także i 5, a może nawet i 6. No właśnie, bo tutaj jest to koalicjant jednak trochę bardziej liberalnie nastawiony, przynajmniej jeżeli chodzi o sferę tutaj gospodarczą niż Prawo i Sprawiedliwość, więc kierujący się też do trochę może nie innego elektoratu, ale takiego bardziej umiarkowanego. Pytanie, czy to będzie jakaś wartość dodana, no bo nie oszukujmy się, wielokrotnie nazywano Grudziądz czarną dziurą na mapie PiS-u, prawda? Czy ta dziura na mapie Prawa i Sprawiedliwości, ale w szerszym wydaniu, czyli z przymierzem właśnie tym prawicowych partii jakoś stanie się zieloną łatką? Myślę, że tak naprawdę cel jest jeden. Pokonanie Platformy Obywatelskiej w wyborach w całym kraju. Tu nawet nie chodzi o sam Grudziądz jako miasto. Mam nadzieję, że ten wynik też dzięki temu zostanie poprawiony, ale głównie chodzi o zwycięstwo. I tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi o zdobycie nie 4 mandatów, a 5 lub 6. W związku z tym tak, ja uważam, że jest to mimo wszystko wartość dodana, że są to ludzie, którzy niekoniecznie wcześniej w poprzednich wyborach głosowali na Prawo. To jest duża grupa osób, w tym młodych. Tak, w związku z tym bardzo się cieszę, że będzie. Tam też byli działacze Platformy Obywatelskiej. Refleksja pewna nastąpiła po 8 latach rządu Platformy Obywatelskiej u niektórych osób, także i w Grudziądzu. W związku z tym mam nadzieję, że już więcej na listy Platformy Obywatelskiej głosować nie będą i zagłosują na listy Zjednoczonej Prawicy. A jak pana sytuacja wygląda? Bo tutaj chodziły takie słuchy, że też może pan startować do Sejmu. Czy jest to potwierdzone, że będzie pan ubiegał się? Nie wiem, z jakiego miejsca, bo te listy są tak teraz szeregowane, że alfabetycznie, jak to się generalnie mówi, więc kto na jakim miejscu, poza oczywiście tutaj pewnymi uzgodnieniami właśnie z koalicjantami, tak jak Polską Razem, nie wiadomo, ale czy został pan zgłoszony? Ja niezależnie od tego, czy będę kandydował, czy nie będę kandydował, i tak będę robił wszystko, aby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło. Nie może pan powiedzieć, czy został pan zgłoszony. Mogę tylko tyle powiedzieć, że moja kandydatura została zgłoszona do zarządu okręgowego. Zarząd okręgowy, jeżeli ją pozytywnie zweryfikował, to przekazał do struktur władz centralnych i tam ostateczne decyzje. Grudziądza jeszcze jest jakaś osoba poza panem, czy więcej jest tych osób? No bo do Sejmu jest troszeczkę tych miejsc na liście. Z tego, co słyszałem, zostały zgłoszone 4 kandydatury. Natomiast na pewno nie ma żadna drap, tak? Prawdopodobnie, natomiast szczegółów nie znam. My tak naprawdę jesteśmy skupieni na tym, aby. Tylko tak uściśle, z Grudziądza czy z powiatu grudziąckiego te 4 osoby są? Z tego, co pamiętam, to chyba są z Grudziądza.